trafiłem w barierkę. Zabity. Headshot. Cisza i spokój. Chciałbym trafić takie ID w normalnym tajkowie. No nie. Życie byłoby takie piękne. Nic nie widać. Snajpera też nie ma, albo jest po drugiej stronie budynku. Coś tam było? Tak, był. Czy jest nadal? Było. A tutaj? Czy on się tu znajduje, go? On się znajduje nie tu. On się znajduje tu. Ja go tu przeszukuję. No wiem, bo ja go zabiłem w tym miejscu, po czym on nagle mi poleciał gdzieś tam. Aha. Zobaczmy wieżę snajperską, czy ktoś jest w okolicy. To masz questa do oddania. Wiem, wiem. Patrzę wieżę snajperską. Jest wariatuncio. Już nie. Ogólnie coś na stacji benzynowej się dzieje. Na stacji? No, mam wrażenie, że... Skawik. Leczy się. Już nie. Przestraszyłem się i puścimy. Chyba na tej, na słupie tą elektrycznym. Tak, dźwięki słyszę. Jezu, aż żeś lunetę zamontował. Prawa. Zobaczyłem kąt ten oka ruch. Ja widziałem tylko jak spadał z górki. No to mówię, tam często są, to możemy spróbować podejść. Uchodzimy jak te gardy co nas zaszły raz. Nie tym razem. O, coś się tu zabiło. PPS-e coś tu miało. Chyba... Nie, czekaj, nie, to jest... To jest SKS z bębnem. O, tu chyba był meksykański, wiesz... Mexican standoff tu był, widzisz? Stacja. Głowa. Chodźmy. Wiesz jak, chcę zrobić raid kiedyś? I go zrobimy. To proszami? Okej, to też jest opcja, nie to miałem na myśli. Ale blisko, bo też ludzki sprzęt chciałem zaproponować. Ale przed nami? Nic nie widzę. Gdzie? Za beczką jest, znaczy za beczką, za... Martwy. No, to jest beczka, tylko duża. O mój Boże, tos. Mogłeś zginąć. Mogłem zginąć. Ale teraz. W każdym razie... Coś tam jest. To ty od... To nie, to są krzaki. Z lewej. Widziałeś za ciężarówką, nie? No widzę.
Zdech. Sprawdziłbym go, jeśli pozwolisz. Kurde, fajne to jest SWD. Nic dziwnego, że szturman tę broń lubi. Nie? O, biedaczek. Robił questa chyba na AK. MP7. MP7 też. No MP7 już mam. Ale to jakieś takie biedne MP7, bo widzisz, że z tym... Z... O, ukradł. Z małym magazynkiem. Odpalony! O kurde, bo ciorno się nie pierdolą, widziałeś? Ta gra nie przestaje mi zaskakiwać. Czego tu szukasz? To zobaczyć, czy to dalej działa. Chyba naprawili. Jest chyba tak. Pamiętam, że kiedyś się dał w ten sposób. Na drzewo i wrócić tędy? Tak. Ten kurs był nie potrafię tego. Pamiętam, że to było ciężkie dosyć. Tyłu? Do ciebie? Chyba nie do nas. Okej. To była bomba 500? Czy aż taki dźwięk potężny? No, niestety pusto. Czekaj, chyba widziałem ruch po prawej w... Mam wrażenie, że widziałem ruch po prawej. Gdzie po prawej? Za kontenerami. Ale to raczej moja wyobraźnia. No niestety, disappointment. What the f... Dostał. Ale on tu musiał nas wyczekać, nie? Cóż on miał za broń? Pizdoklet? Oho, to było ciekawe. Co? Nic, zajrzałem sobie w plecy. Chyba na zewnątrz przy śmigłowcu, nie? I tam gdzie. On się z czymś tam strzelał, więc uważaj. Rozstał do nas plecami. Utłukliśmy jedną ekipę, że tak powiem. Jest na daleko. To jest sanitar, uważaj. Sanitar. Dostał raz. Głowa. Nice. Tam jeszcze go gładzi byli. Potrzebujesz się leczyć? Nie. Nie. Tam były jego gardy? Czekaj, chyba nawet widzę. Głowa. Chyba jeszcze jeden idzie. Dawaj coś. Schował się. Nie mam staminy, czekaj. On jest tam cały czas jeden gard. Dostał po pancerzu. Uważaj, że jest to, co on strzelał.
Ten jeden gard się schował. Idziemy tam? Znaczy no musimy, nie? Uważaj na tego jednego garda. Granat? Granat. I coś jest za samochodem, uważaj. Nie kurwa, no Henczek, ja pierdolę mówię, że jest za samochodem. Jest. Kurwa, chodzisz jakby kurwa kura bez łba. Mówię, że jest za samochodem, a ty wchodzisz. Zabiłbym go. Odbieg. Jeszcze jeden. Widzę tam. Jest tutaj po lewej za pudełkami. Leży. Lecz się. Posłyszałem, że dwa razy obrwałeś. Na środku tylko. Położyłem w piachu. Sanitara nie przeszukujemy? Czy tam będzie drugie wejście? Nie będzie. Nie wiem, czy będzie. No, jest wejście. Chyba gard jego, nie? Tak. Okay. Jest gość z tyłu. Helikopter. Zabity. Dobra, przeszukuję kryj. O Jezu, jakiego on ma paskudnego OPSKS-a. Może chociaż amunicję miał dobrą. PS-ki. PS-ki to nie jest kurwa dobra amunicja. Muszę odpalić tam dobę na początek. No, no właśnie. Miał keycarda niebieskiego, w sensie blue marking, czyli beznadziejny. Dobra. Możemy iść. Cel znowu tam samo. Padł. Nice. Akurat jak się i zrobiliśmy questa jakiegoś. Akurat jak się obróciłem, to akurat wyszedł. Prawa? Zabiłeś? Nie zabiłeś? Ja pod magnicem! Nie zabiłem. Granat? Granat. Ty rzuciłeś czy on? On rzucił. Ja muszę sobie tego bandaż użyć. A, on sam się zabił. Questa nam psujesz, chamie. To pozwól, że sobie rękę załatam. No idę, idę. Sam się wysadził granatem, elo. Dobre bociorno. No, ale to nie jest ten sam poziom, co Tagila na faktorce. Nie wiem, czy pamiętasz ten odcinek, który wrzuciłem. Nie pamiętam. To wyobraź sobie, że Tagila na faktorce też zaciął się w drzwiach i z wrażenia rzucił sobie granat pod nogi. Jest ich tu więcej. Chyba w środku. Jest na zewnątrz, jeden. Idę. Daj wyjść. Oj, dalej wychodź, pistolet.
Też mam pistolet. No, chodź. Nie smuglę. Tam trzeba iść. Do samochodu. Ała, czekaj. Znowu się. Za wysoko skaczę. My musimy konkretnym wyjściem wejść? Nie, tylko po prostu to jest bliżej. A, tu jest vehicle extract. Nie trzeba do... Czy on odjechał? Nie. Stoi. Ósemka tej. Konkretny silnik. Nie możesz mu zapłacić? Zapłaciłem. Widzisz te piękne znaczki? Jakie znaczki? A tu, no to tak. Pole minowe.